Witam na moim kanale, który jest poświęcony zgłębieniu wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania zadań ilościowych, ekonomicznych, w tym m.in. z matematyki finansowej. Nazywam się Alicja Miazgowicz i od 2002 roku pomagam studentom zrozumieć i stosować zasady matematyki w ekonomicznych zadaniach ilościowych. Ta playlista Matematyka finansowa skupia się na podstawowych i zaawansowanych zagadnieniach matematyki finansowej, które są niezbędne do wykorzystania możliwości finansów. Na tej playliście omówię zadania bazujące na odsetkach prostych, czyli przy braku kapitalizacji niezbędne do obliczania wartości bieżącej i przyszłej, jak również zadania dotyczące kapitalizacji składanej przy różnych częstotliwościach właśnie naliczania odsetek, czyli roczne, kwartalne itd. Wyjaśnię, czym jest stopa efektywna, równoważna oraz jak zrozumieć pojęcia kapitalizacji oraz dyskontowania. Ponadto zgłębimy zagadnienia obligacji, również kuponowych, bonów skarbowych, rent jako stałych płatności, zarówno okresowych, jak i wieczystych, analizując różne częstotliwości naliczania odsetek, tak samo jak w przypadku odsetek składanych. Nie ominę również takich kwestii, zagadnień jak weksle, dyskonta czy też kredyt kupiecki. Omówię model CAPM oraz analizę progu rentowności. Omówię metody oceny projektów inwestycyjnych jak NPV czy IRR. Pokażę również przykład dźwigni operacyjnej, finansowej oraz całkowitej oraz przy sposobach rozliczania kredytów według stałych rat i malejących. Chcę również zwrócić uwagę na znaczenie tablic finansowych, które przyspieszają sposób ustalania wartości bieżącej i przyszłej, pojedynczych płatności lub rent. Moje materiały mają na celu przekazanie minimum teorii oraz przede wszystkim pokazanie, jak te zasady są stosowane w praktyce, tak aby matematyka finansowa stała się dla Was zrozumiała i przystępna, bo taka może być. Zachęcam Was również do aktywnego uczestnictwa. Oglądajcie te filmy, zadawajcie pytania i dzielcie się swoimi doświadczeniami. Wasze opinie i sugestie są dla mnie niezwykle ważne i cenne. Pomagają mi tworzyć jeszcze lepsze materiały. Czekam również na Wasze propozycje tematów, które mogłabym omówić w nowych filmach. Wasze komentarze są dla mnie kluczowe przy planowaniu kolejnych treści. Można prostymi filmami sprawić, że matematyka finansowa stanie się dla studentów kierunków ekonomicznych jasna i zrozumiała. Dzięki filmom otwieram nowe możliwości w nauce, szybko i sprawnie zrozumieć sposób rozwiązywania zadań. Udostępniajcie moje filmy innym studentom, aby mogli również zgłębiać takie tajniki matematyki finansowej, aby ona po prostu była już prosta. Pozdrawiam Was.